Zdrowia! Krajobraz po bitwie. No, była to niezła bitwa. Można powiedzieć, próba usunięcia legalnego prezydenta z Białego Domu. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, próba usunięcia, taki zamach stanu, można powiedzieć, legalny, no bo to jednak szło wszystko w granicach prawa. Kongres był w to włączony, Izba Reprezentantów i Izba Senatu. W Ameryce jest 465 reprezentantów. Na 300 milionów, no to jest nie tak dużo. Jest 100 senatorów, dwóch na każdy stan. Także Senat reprezentuje dwóch ludzi, niezależnie czy jest Wielka Kalifornia, czy malutkie Rhode Island. Stany reprezentują dwuosobowo. Nie jest to proporcjonalne. Dlatego często te wybory w Europie, ludzie nie rozumieją tego, jak to się odbywa. No ale to się odbywa w ten sposób, że ludzie są reprezentowani i stany są reprezentowani. Jest to spowodowane tym, żeby wielki stan po prostu nie przekrzyczał małego stanu. No, ma to sens. No i była ta wojna. Była ta wojna, impeachment. Impeachment, no to w zasadzie znaczy próba usunięcia legalnego prezydenta z jego stanowiska. Dramatyczne, emocjonalne. No, blizna zostanie, tak? To jednak przycięto tutaj coś ważnego w Ameryce, w tej demokracji 250-letniej, 260-letniej. Trumpa wysłano na tą sprawę, no ale to w ogóle nie było traktowane jako sprawa kryminalna czy cywilna. Normalnie takie rzeczy, no to by były odrzucone, a tutaj w tym wypadku, no to był jeden wielki po prostu cyrk. No i Senat po prostu odrzucił, ale to było po linii partyjnej, tak? Większość jest w Izbie Reprezentantów po tych 2018 wyborach. Wybrano tam dużo tych komunistów, socjalistów, muzułman i tak dalej. No a Senat jednak reprezentuje Stany, także większość Stanów Amerykańskich jest jednak prawicowa. No i dlatego jest większość senatorów. Reprezentanci jedną, to jedna rzecz, senatorzy drugą. No i zmienia dużo tej siły prezydenta, zmienia cały ten klimat polityczny, zmienia całą tą sytuację, tą dwupartyjną w Ameryce, no bo dużo ludzi w Europie jest przyzwyczajonych jednak do całej masy partyjnej, no ale prawda jest taka, że w zasadzie jest lewica, czyli zbiorowy kołchoz, podatki dla bogatych, pomaganie biednym, dawanie wszystkiego, co tylko można, no i konserwatyzm, czyli Bóg, honor, ojczyzna, tak, czyli rodzina, tradycja i kultura i uczciwość, tak? No bo jeżeli jest rodzina, no to rodzina, matka wychowa, ojciec zarobi, czy razem jakoś dzieci wychowają. Jeżeli jest uczciwość, jeżeli jest jakaś wspólna tradycja narodowa, no to kraj sobie poradzi. A jeżeli jest socjalizm, no to zawsze jest pretensje, że ktoś ma, ktoś nie ma, dlaczego ktoś nie ma, no i później zaczyna się ściganie i tak dalej, i tak dalej. Także te dwie formy niestety rozdzielają się, no i na całym świecie jest to niestety tak pół na pół. No i w pewnym momencie, kiedy socjalizm zwycięża, no to zaczyna mordować tą drugą stronę. Zaczyna mordować rodzinę, zaczyna mordować honor, zaczyna mordować historię. No i to widać na naszych oczach. No pierwszym efektem tego fiaska całego, tego cyrku, to można powiedzieć, że jest to partia teraz już dla Trumpa, tak? Ludzie 60 milionów, których go wybrali, no to jest teraz powiedzmy 65 milionów, no stoi za nim. Nawet ludzie, którzy byli troszeczkę tacy sceptyczni i nie bardzo wierzyli w to, co on tam mówi, czy mówi, że reprezentuje, no to po tym zamachu, niedoszłym zamachu stanu przez demokratów, sfabrykowane te całe
cała ta sytuacja. Mnie się wydaje tak osobiście, że to jednak chcieli demokraci, chcieli załatwić Bidena, no bo jeżeli socjaliści, demokraci w Ameryce po prostu poszli ekstremalnie na lewo, no to ich głównym kandydatem jest Bernie Sanders. Bernie Sanders, komunista, milioner, człowiek, który miał swoją podróż poślubną do Moskwy. On proponuje, powiedzmy, ZSRR, tak, Związek Radziecki, całe Sowiety, to wszystko upaństwowione, prawie że gułagi dla bogaczy i tak dalej, i tak dalej. No i chcieli, żeby go wybrać, no to trzeba było wyeliminować byłego wiceprezydenta Joe Bidena. I dlatego zrobił się ten impeachment, no bo wszyscy, nikt nie mówił o tym, co ten Trump niby zrobił, no ale Trump niby zrobił, by się spytał o syna Huntera, byłego wiceprezydenta. No i nikt o tym nie mówił. No i Joe Biden, powiedzmy, odpłynął w niebyt. Elizabeth Warren, udawana Indianka, też odpłynęła, no i został wyciągnięty na górę Bernie Sanders, komunista, ma brata, ani jeden, ani drugi nie mieszka w Izraelu, jeden mieszka w Anglii, drugi mieszka w Ameryce, no i udaje polityka, no jest po prostu rozrabiaczem, rozwala Amerykę od środka. Ameryka na dzień dzisiejszy jest bardzo spolaryzowana. Teraz ten sam, cały ten system jednak się wgłębił w to wszystko i pokazuje, że jednak ta walka się nasila. Było troszeczkę wspólnego, bo nafta, no to jest North American Free Trade Agreement, czyli taki północnoamerykańska umowa gospodarcza, to wchodziła Kanada na górze, Meksyk na dole i Ameryka. No ale to w latach tam 90. miała być współpraca, miały być jakieś wymiany, miały być tego rodzaju. No amerykańskie firmy poszły na tanią robociznę do Meksyku, no i do Kanady tańsze, no a to wszystko później wylądowało w Chinach. Także te umowy wszystkie międzynarodowe, co najmniej pomiędzy tymi trzema krajami, Trump przyszedł i powiedział, że trzeba to zreperować. Kanada się trochę szarpała, Meksyk się trochę szarpał, demokraci się szarpali, no ale jakoś tak dwupartyjnie zdecydowali się, żeby to podpisać. Pelosi, czarownica, która chciała zadźgać Trumpa, nie była zaproszona, czy tam nie przyszła na te podpisywanie, no ale dużo polityków chce działać, powiedzmy tak, po środku, no bo oni widzą jednak, że dialog, no to dialog to musi mieć ten środek, no ale nie da rady politycznie, powiedzmy, ci ludzie, ten socjalizm nauczany przez 40 lat powoduje to, że ci ludzie są skłonni zabijać. I to jest najbardziej smutne, że powiedzmy lewica, tak jak Hitler socjalista, to lewica teraz chce po prostu zabijać. I propaganda mówi, że to prawica jest ekstremalna, no ale no niestety, Antifa to jest lewactwo, Antifa to są socjaliści, to są komuniści. Następna sprawa, którą zmieniło to cały ten impeachment, ta próba usunięcia prezydenta, no to jest to, że wzmocniła siłę prezydenta. No, prezydent ma dużą kongres jest prawodawczy, prezydent jest wykonawczy. No i jest jeszcze sądowniczy, tak? Także prezydent przesuwa ten balans tych trzech różnych grup, czy tych gałęzi rządu i ma między innymi prezydent ma w swoim ręku te finanse pomocy zagranicznej, włączając właśnie tą Ukrainę. No i w zasadzie wszystko robił w ramach swoich praw, tak? A to, że żądał pewnych rzeczy, które Biden sam się chwalił, no bo on się chwalił jednak, że tam przyciskał. No i te 50 tysięcy syna Huntera
też nie były najlepszym argumentem. No Kwaśniewski też dostaje 50 tysięcy podobnież. Także to nie będzie zapomniane. To nie będzie zapomniane. Nieprzywoływanie tych świadków nie będzie zapomniane i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy ci politycy czy prawodawcy widzą, że ta cała strategia wymiany gospodarczej, że to mało co działa teraz. Teraz mało co działa. Większość jest nieustanna walka. Republikanie starają się, zawsze mówili, że scentralizowana siła czy tam władza państwowa nie jest najlepsza, no ale wygląda na to, że i Republikanie po prostu się przyzwyczajają do tego, że jeżeli widzą, że demokraci ciągle chcą władzę zagarnąć, no to Republikanie chcą też zagarnąć władzę w przeciwnym kierunku, zamiast zabraniać demokratom. No jest to troszeczkę 50 lat straconych w takim właśnie sensie. No i nadchodzą wybory, 2020 mamy w listopadzie, czyli za 9 miesięcy są już te wybory. Ludzie widzą, że działanie Trumpa jest pozytywne, tak? No bo ekonomia się poprawia, ludzie zarabiają więcej i cała ta sytuacja powoduje, że ludzie jednak popierają republikanina, który jest krwi i kości, nie jest taka ciota, jak tam dużo było tych kandydatów na prezydenta, którzy starali się zwalczać Trumpa. Pięciu senatorów takich pośrodku, no to, bo są ci też środkowi z Maine, z Colorado, z Arizony, czy z północnej Karoliny, no oni będą mieli problemy. Będą mieli problemy w tych Stanach, szczególnie tam, gdzie Trump jest niepopularny, no to ich możliwe, że będzie przesunięty, no ale w większości Stanów jednak będzie duży ruch w interesie, można powiedzieć, tak? Ludzie zaczną głosować. Demokraci myślą, że zostawia to wszystko wszystkich republikanów, no takich troszeczkę są narażeni, no ale to jest jednak przeciwnie. Republikanie się zmobilizują chyba dużo bardziej niż demokraci. Dużo demokratów po prostu sobie odpuści, patrząc na Bernie Sandersa. Oczywiście ci ekstremalna lewica będzie walczyła, no ale normalny amerykański demokrata to jednak sobie odpuści. Jaka jest lekcja z tej całej historii? No bo to nie było tak dużo tych impeachmentów, czy tej próby usunięcia prezydenta. No było za Nixona. Nixon to był tam Watergate, no to większość ludzi mniej więcej wie, o co chodzi. No ale partia republikańska powiedziała, weź odejdź, nie walcz, zrezygnuj, nie tłumacz. No i to nic nie pomogło w sumie. W sumie cały ten w kongresie potracili miejsca. W 1998 roku Bill Clinton no też było zakrzywo przysięstwo i tak dalej. Republikanie się sprężyli na to, żeby go jednak usunąć. No to ta młoda Lewinsky, jednak to była seksualna jakaś sprawa. No między innymi ta rewolucja seksualna, czyli to rozbestwienie na dzień dzisiejszy, no to pochodzi od Lewinsky i od Clintona, to co się dzisiaj dzieje. No ale Republikanie potracili przez to, że atakowali to w ten sposób, no to przy następnych wyborach jednak potracili dużo miejsc. No i to jest takie ostrzeżenie, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy dla demokratów. Oni pchali ten idiotyczny impeachment. No ale Trump ma ogólnie rzecz biorąc, no to też podają te liczby, no to takie kretyńskie trochę, no bo mówią, że jest poparcie 45%.
z czego 90 parę procent jest wśród republikanów, no ale jest 6% powiedzmy wśród demokratów, no wśród tych niezdecydowanych jest 40%. No wyniki poprawiły się po całym tym zakończeniu tej próby usuwania prezydenta z Białego Domu. Wszystko idzie w takim kierunku, że powiedzmy Trump będzie tą drugą kadencję na praktycznie na 99%. Nie wiadomo, co by musiało się stać, żeby nie był wybrany. No, także 2020 nie jest problem. Problemem jest tylko 2024, no bo to będzie wielka walka. Nie wiadomo, kto przyjdzie. No, na pewno ani Warren, ani Biden, ani Sanders nie będzie startował. Czy znajdą kogoś młodego, co będzie przez następne 4 lata w ekonomii amerykańskiej, co będzie w polityce amerykańskiej. Te wahadło zawsze się przechyla. No niestety 8 lat, czy jednego prezydenta, czy drugiego, to następuje później te przechylenie, bo ludzie chcą zmiany. No i dopóki mają jeszcze te dwie partie, no to są zmiany. Także, że ta demokracja ciągle się buja. No, starają się zwyciężyć, zabrać tą drugą kadencję, ale historycznie rzadko to się zdarza. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu można nacisnąć o subskrypcję, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.